wokół i działa na nas wszystkich. I później jeszcze, gdy my to jemy, dodatkowo jeszcze działa na nas od środka. Mam nadzieję, że ten temat omówiłam w 100%. Jeżeli są jeszcze jakiekolwiek pytania, to bardzo proszę w komentarzach. Następne pytanie. Kochana Mario, dziękuję za to, co robisz. Zawsze, kiedy słucham Twoich nagrań, czuję się lepiej, bezpiecznie. Tak jakby to, co mówisz, było tym, czego potrzebuję. Uczę się od Ciebie. Zainteresowałam się różnymi roślinami i ziołami, razem z moją mamą i siostrą. Moja mama dziś nawet odkryła las, który mijała wiele razy i nigdy przedtem go nie dostrzegała. Mi w końcu udaje się nawiązać kontakt z moimi roślinkami. Ostatnio miałam niesamowite uczucie, że te rośliny są osobistościami. Chciałam do nich mówić i przytulać je. Ostatnio też miałam takie uczucie, kiedy byłam w pracy, czułam podekscytowanie powrotem do domu, żeby tylko je zobaczyć i móc z nimi porozmawiać. To było dziwne, ale niesłychanie pozytywne uczucie. Życzę Ci, Mario, wszystkiego dobrego i zawsze otulam Cię dobrymi myślami, bo jestem na bieżąco z Tobą. Aha, zapomniałam napisać, że od lipca zeszłego roku nie jem mięsa, po prostu zaczęło mnie mdlić od samego zapachu. Trzymam kciuki i cieszę się, że jest kolejna, następna osoba, która nie przykłada ręki do niewolnictwa zwierząt. Czuję i do naszej globalnej świadomości, ponieważ czym więcej zwierząt trzymanych jest w takich warunkach, czym więcej zwierząt musi zostać zabitych, tym więcej negatywnej energii obok nas, czyli również nas, wegan. Czuję się o wiele lepiej, czuję się łagodniejsza i niewinna. Przede wszystkim czuję się kochana przez zwierzęta i mam jakby większą wrażliwość na nie i na rośliny. Moja świadomość rzeczywiście się zmieniła. Od długiego czasu chciałam Ci zadać pytanie. Ktoś kiedyś, chcąc mnie uszczypnąć, kiedy dowiedział się, że nie jem mięsa, zapytał, jaka jest różnica między mięsem a roślinami, że rośliny też żyją, a ja je zjadam. Ja widzę ogromną różnicę między jedzeniem roślin a jedzeniem mięsa, ale rzeczywiście nurtuje mnie to pytanie, bo przecież rośliny też żyją. Czy mogłabyś mi to wytłumaczyć? Bardzo proszę, jeśli znajdziesz chwilkę dla mnie, pozdrawiam z głębi serca. Moi drodzy, to jest taki typowy argument mięsożerców. Drugi argument po tym, który mówi, że świata nie zmienisz. Tutaj wrócimy znowu do tego tematu rozgwiazdy, prawda? Naturalnie rośliny również czują. Rośliny czują, kamienie czują, może to kogoś tutaj zaskoczy. Wszystko żyje wokół nas. I to znacie już od dawien dawna, już od starożytności, a potem nawet w średniowieczu, w tym takim ciemnym średniowieczu byli ludzie jak na przykład Hildegarda z Bingen, która mówiła o tym, że wszystko żyje. Jaka jest różnica? Różnica jest taka, że ssaki, które jemy, są praktycznie w 100% takie jak my. Czyli na przykład świnia jest w 99%, to jest udowodnione naukowo i to nie tylko przez naukowców wegańskich, ale również przez wszystkożernych, że ma bardzo podobny kod DNA do naszego. Jeżeli my jemy inne ssaki, to również wygląda to tak samo. Tak samo na przykład ptaki, tak samo gady, płazy, one wszystkie czują podobnie do nas. Natomiast rośliny czują troszeczkę inaczej. I teraz tak, jak to wygląda? Wygląda to w ten sposób, że jak u mnie to wygląda. Ja staram się jeść część roślin, które wiem, że ta część odrośnie, lub owoce. Czyli na przykład, jeżeli zbieram coś na moje śniadanie, to zawsze komunikuję się telepatycznie z roślinami i pytam je, od której mogę coś zabrać. I to automatycznie, to dla niektórych osób może tutaj być szokujące, ale tak jest, że niektóre z nich wskazują, że nie chcą, aby coś z nich oderwać. Natomiast są te, które wskazują, tak, ode mnie możesz oderwać, bo gdy ty oderwiesz mu jeden listek, to na tym miejscu wyrośnie 20 następnych. I to z pewnością osoby, które mają ogród, zauważyły, że gdy przytniemy jakiś krzaczek, to w tym miejscu wyrastają na przykład 3-4 gałązki. Natomiast jeżeli odetniemy nogę kotu, psu, świni czy krówce, to już ta noga nie odrośnie, prawda? I to jest zdecydowana
Różnica, pierwsza różnica według mnie. Druga różnica to jest to, że to nie chodzi o to tylko, aby nie jeść mięsa, bo wiele osób to może źle rozumie. To chodzi o to, że jeżeli my przechodzimy na drogę wegańską, to mówimy nie dla głównie dla masowych hodowli, dla cierpienia zwierząt, gdzie one są skomasowane, gdzie one są, tak jak wcześniej już Wam mówiłam, tak czy inaczej transportowane. Jeżeli Wy natomiast jesteście w stanie sami upolować sobie zwierzę, ale nie przy pomocy strzelby czy czegoś, tylko własnoręcznie go zabić, własnoręcznie i zjeść, to ja nie mam nic przeciwko temu, bo tak jest również w naturze. Ale w naturze nie ma czegoś takiego, że jakiś gatunek trzyma sobie inne stworzenia, przypięte łańcuchami czy czymś innym, zniewolone po to, żeby je zjeść. Naturalne jest polowanie, naturalne jest zbieranie własnoręcznie. Bo jeżeli Wy już na przykład używacie strzelby, to wygląda to już troszeczkę inaczej, ponieważ Wy nie macie tego bezpośredniego kontaktu, Wy nie wykorzystujecie swojej siły, swojej energii, całego siebie czy całej siebie, by to zwierzę upolować. Czyli zachować to prawo natury, że silniejsze zjada słabszego. Ale nie na takiej zasadzie, że my tego słabszego najpierw osłabimy, ponieważ go przypniemy gdzieś, żeby potem go zabić. Tylko silniejsze, jeżeli my mamy taką potrzebę i jeżeli my jesteśmy szybsi, silniejsi, aby to zwierzę upolować. Tak jak w naturze to wygląda przy drapieżnikach. Jeżeli drapieżniki zawsze wybierają chore zwierzęta i słabe zwierzęta. I to jest naturalne prawo natury, według mnie. I również naturalnym prawem natury jest to, że zwierzęta obgryzają rośliny. I w miejscu, gdzie ta roślinka zostanie obgryziona, wyrastają kolejne części. I teraz tak, moi drodzy. To jest taki bardzo częsty argument, który osoby mięsożerne używają po to, aby ośmieszyć weganizm, aby jak gdyby się usprawiedliwić, że jeżeli ty jesz rośliny, to ja jem zwierzęta. Ja tutaj nikogo do niczego nie przekonuję. Niech każdy robi tak, jak uważa, ale świadomie. Czyli nie na takiej zasadzie, że idę do supermarketu, kupuję kiełbasę, bo nie widzę, nie wiem, z czego ona jest zrobiona, tylko świadomie. Wybieram to, ponieważ tak uważam i biorę na siebie wszystkie energetyczne konsekwencje mojego działania. I teraz tak, zachęcałam Was i zachęcam z całego serca, aby mieć swoje własne ogródki, swoje malutkie kawałeczki ziemi, gdzie Wy będziecie uprawiać Wasze roślinki. Ponieważ tak jak mówisz, że rośliny czują, to dokładnie tak samo jest na tak zwanych masowych plantacjach roślin, gdzie tysiące, miliony roślin są również skomasowane, pryskane od rana do wieczora jakąś chemią i po to, żeby wystawić je w supermarkecie, żeby ktoś mógł je zjeść. Ja również nie jestem zwolennikiem czegoś takiego. Te wszystkie masowe uprawy, masowe hodowle są po prostu chore. A jeżeli my mamy swoje własne ogródki albo może z kimś, dzielimy się z kimś taką ziemią, to zazwyczaj mamy tak zwaną kulturę różnorodną, wszystko tam rośnie i to jest pozytywne i dla nas, bo nie mamy chemii, i dla natury, czyli dla wszystkich innych stworzonek, które znajdują, tak jak w naszej magicznej oazie. My również jemy rzeczy z magicznej oazy, ale to jest tak, że wszystkie inne stworzenia również mogą tutaj jeść. I tu jest tak zwana różnorodność. I teraz jeszcze wracając do tego jedzenia mięsa, to jeszcze ma taką drugą stronę, ponieważ aby wyhodować takie zwierzę hodowlane, muszą być zniszczone ogromne obszary, aby posadzić na tych obszarach paszę. I są również zatrute ogromne ilości wody, aby to jedno zwierzątko wyhodować, żeby ktoś mógł je zjeść. I to jest takie troszeczkę nieporozumienie, bo gdybyśmy my wykorzystali to do jedzenia roślin, to możemy zmniejszyć ilość tych obszarów
uprawy wszelkiego rodzaju, zbóż, soi i tak dalej. Bo w większości, moi drodzy, na przykład soja nie jest zjadana przez wegan czy wegetarian, ale przez zwierzęta hodowlane. Czyli wyobraźcie sobie, ile takie zwierzątko musi zjeść, abyśmy my mogli zjeść tam na przykład ten kilogram mięsa i ile my moglibyśmy zaoszczędzić wody, zaoszczędzić obszarów zielonych, pięknych obszarów dla nas, gdybyśmy wszyscy byli weganami. Ale te wszystkie rzeczy opisałam dla Was w mojej książce Magiczna Kuchnia. Tam macie wszystko to, co uważałam wówczas, w tym momencie, w 2008 roku, za ważne. Tam wiele się nie zmieniło do dzisiaj. Jedno, co się zmieniło, że takie ilości osób przeszły na to jedzenie wegańskie już teraz. Jestem pewna, że co roku będzie nas więcej w imię dobra tutaj na naszej Matce Ziemi i w imię ochrony naszej Matki Ziemi. Bo dalej taka sytuacja jak teraz nie może mieć miejsca. Tak jak kiedyś ludzie powiedzieli stop niewolnictwu ludzi, tak my dzisiaj mówimy stop niewolnictwu zwierząt.